Historia rozpoczyna się w gęstym lesie, w którym młody chłopiec o imieniu Mowgli ucieka przed czymś wraz ze stadem wilków. W desperackiej próbie ucieczki Mowgli wspina się na drzewo, aby szukać bezpieczeństwa z góry. Niestety, jego plan się nie powiódł, gdy nadepnął na kruchą gałąź i spadł na ziemię. W tym momencie przybywa Bagheera, mądra pantera, która opiekowała się Mowglim od dzieciństwa. Zganił Mowgliego za jego lekkomyślność, stwierdzając, że podczas prawdziwego polowania zostałby schwytany lub gorzej. Podkreśla również znaczenie trzymania się blisko stada wilków dla bezpieczeństwa. W następnej scenie Bagheera towarzyszy Mowgliemu do wilczego stada, gdzie został wychowany przez swoich wilczych rodziców, Akile i Rakshę. Pomimo silnej więzi z wilkami, Mowgli stara się nadążyć za ich wzrostem i tempem nauki. W miarę upływu dni pora deszczowa dobiega końca, a leśne rzeki zaczynają wysychać. Odsłania to specjalną skałę znaną jako skała pokoju, która sygnalizuje, że źródła wody są prawie wyczerpane. W tym okresie zwierzęta nie mogą polować w pobliżu brzegów rzek, aby wszystkie gatunki mogły spokojnie się nawodnić. Kiedy Mowgli dowiaduje się o tym, staje się podekscytowany i postanawia udać się nad brzeg rzeki. Rakshę próbuje go powstrzymać, mówiąc, że to zbyt niebezpieczne, ale on po prostu nie słucha. Później, próbując zbierać wodę jak człowiek, Mowgli nieumyślnie straszy inne zwierzęta. Nagle na miejscu pojawia się Shere Khan, groźny tygrys, napędzany pragnieniem wody. Pomimo mnóstwa obecnych tam zwierząt, Shere Khan wykrywa zapach człowieka i wkrótce zauważa Mowgliego ukrywającego się za skałą. Następnie zaczyna zbliżać się do naszego chłopca, ale wilki przygotowują się do obrony Mowgliego za wszelką cenę. Widząc to, Shere Khan ogłasza rozejm, aby uszanować niedobór wody i obiecuje wrócić, gdy rzeka powróci, grożąc każdemu, kto stanie mu na drodze. Po kolejnych tygodniach suszy las w końcu widzi deszcz, co skłania stado wilków do podjęcia trudnej decyzji. Akila, przywódca stada wilków, decyduje się wysłać Mowgliego do ludzi dla jego bezpieczeństwa. Pomimo początkowego oporu Rakshy, Bagheera zgłasza się na ochotnika, by towarzyszyć Mowgliemu w tej podróży. Reszta stada również rozumie, że może być bezpieczny przed Shere Khanem tylko wtedy, gdy mieszka z ludźmi. Po drodze Bagheera i Mowgli napotykają stado słoni i okazują im wielki szacunek. Mowgli wierzy, że to one stworzyły las. Gdy opuszczają dżunglę, wkraczają na rozległą, suchą łąkę wypełnioną mnóstwem bawołów. Właśnie wtedy Bagheera wyczuwa niebezpieczeństwo i instruuje Mowgliego, by się nie wychylał. Jego intuicja okazuje się prawdziwa, gdy Shere Khan wyłania się z wysokiej trawy, próbując zaatakować Mowgliego. Bagheera szybko interweniuje, angażując się w zaciętą walkę z tygrysem. Jednak pomimo swojej odwagi, nie może długo powstrzymać Shere Khana i ostatecznie zostaje pokonany. Okrutny tygrys bengalski zwraca następnie swoją uwagę na Mowgliego i prawie go łapie. Ale w tym samym czasie niektóre bawoły atakują Shere Khana, umożliwiając chłopcu ucieczkę. Widząc, jak jego zdobycz się wymyka, Shere Khan wraca do stada wilków i podchodzi do Akili, pytając, dlaczego nie oddali Mowgliego. W odpowiedzi Akila wyjaśnia, że pozwolili Mowgliemu żyć z ludźmi, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Słysząc to, Shere Khan wpada w furię i atakuje Akilę. Przywódca stada zostaje szybko złapany za szyję i zrzucony z klifu, co prowadzi do jego śmierci. Po rozprawieniu się z Akilą, Shere Khan grozi reszcie wilczego stada, oświadczając, że dżungla jest teraz jego terytorium i nie odejdzie, dopóki nie zwrócą mu Mowgliego. Tymczasem Mowgli, z dala od tego chaosu, jedzie na grzbiecie bawoła. Jest zupełnie nieświadomy, że jego ojciec nie żyje. Nagle zauważa osuwającą się ziemię i skacze do rzeki. Jakimś cudem udaje mu się przylgnąć do kłody i unosi się na wodzie przez dłuższy czas, aż dociera do bezpieczniejszego miejsca. Mowgli zaczyna szukać Bagheery, ale zamiast niej natrafia na skórę gigantycznego węża. Głodny i zmęczony, zauważa owoce zwisające z gałęzi drzewa. Używając kawałka winorośli, próbuje dosięgnąć owocu, ale zostaje zaskoczony przez szopa, który odwraca jego uwagę, pozwalając ich grupie ukraść jedzenie. Zdając sobie sprawę, że został okradziony, Mowgli ściga złodziei na drzewie, tylko po to, by zostać otoczonym przez masywnego pytona o imieniu Ka. Ka twierdzi, że zna Bagheerę i powoli zaczyna hipnotyzować Mowgliego swoimi oczami. W tym momencie Mowgli przypomina sobie swoją przeszłość, kiedy jego ojciec przyprowadził go do jaskini, aby chronić go przed Shere Khanem. Próbował odstraszyć tygrysa ogniem, ale w końcu został złapany i zabity. Na szczęście Bagheera przyszedł Mowgliemu na ratunek i zabrał go do stada wilków. Wracając do teraźniejszości, gdy Ka ma zamiar pożreć Mowgliego, pojawia się niedźwiedź i interweniuje, odrzucając węża. Podczas tego procesu Mowgli spada z niebezpiecznej wysokości i traci przytomność. Następnego ranka budzi się w jaskini niedźwiedzia Balu, tego samego, który go uratował. Balu pyta Mowgliego, czy potrafi się wspinać,
a gdy ten odpowiada twierdząco, prosi go o pomoc w zdobyciu miodu z wysokiej góry, której strzegą niezliczone pszczoły. Niechętnie Mowgli zgadza się pomóc Balu, który wyjaśnia, że potrzebuje miodu, aby przetrwać zbliżającą się zimę. Mowgli okrąża górę, przywiązuje winorośl do drzewa i opuszcza się w dół, aby wziąć plaster miodu. Znosi urządlenia pszczół, ale udaje mu się zdobyć wystarczającą ilość miodu dla Balu. Później Mowgli narzeka na urządlenia pszczół, ale wspomina, że musi kontynuować podróż do ludzkiej wioski, zanim Shere Khan go dogoni. Słysząc to, Balu zdaje sobie sprawę, że jest ścigany przez drapieżnika i postanawia poprowadzić Mowgliego przez dżunglę, aby dotrzeć do wioski. Podczas drogi Balu twierdzi, że zna Bagheera i zapewnia Mowgliego, że nie musi wybierać między byciem człowiekiem a wilkiem. Oferuje mu również, że zostanie jego przyjacielem i będzie prowadził beztroskie życie. Przekonany słowami Balu, Mowgli decyduje się pozostać w dżungli, pomagając mu zbierać więcej miodu i doskonaląc swoje umiejętności. Spędzają dni na tworzeniu narzędzi i doskonaleniu technik pozyskiwania miodu. Pewnego dnia, podczas kąpieli w rzece, Mowgli wyczuwa ruch w krzakach i alarmuje Balu. Znikąd z lasu wyłania się Bagheera i beszta Mowgliego, po czym prosi go, by kontynuował podróż w kierunku ludzi. Balu przekonuje go jednak, by poczekał do świtu, by mogli spędzić razem więcej czasu. W środku nocy Mowgli słyszy odgłosy słoni i idzie to sprawdzić. Odkrywa małe słoniątko uwięzione w kraterze i postanawia mu pomóc. Mowgli szybko zbiera kilka pnączy i przywiązuje je do młodego słonia, podczas gdy dorosłe słonie pomagają go wyciągnąć. Ten czyn zaskarbia Mowgliemu przyjaźń tych gigantycznych stworzeń, pozostawiając Bagheera i Balu w zachwycie nad jego zaradnością. Mimo to Bagheera pozostaje niezłomny w swoim przekonaniu, że Mowgli powinien zostać zabrany do ludzkiej wioski, zwłaszcza że Shere Khan nieustannie go ściga. Balu natomiast uważa, że Akela, przywódca wilczego stada, może ochronić Mowgliego. W odpowiedzi Bagheera ujawnia, że Akela został już wyeliminowany przez Shere Khana. To szokuje gigantycznego niedźwiedzia i w końcu rozumie powagę sytuacji. Z ciężkim sercem Balu sam podchodzi do chłopca i radzi mu, aby udał się do ludzkiej wioski dla własnego bezpieczeństwa. Mowgli wyraża chęć pozostania, ale Balu go okłamuje tym, że nie dba o niego i wykorzystał go tylko do zdobycia miodu. To bolesne kłamstwo skłania Mowgliego do opuszczenia terytorium Balu ze łzami w oczach. Następnie siada na gałęzi drzewa, zastanawiając się, co powinien zrobić dalej. Będąc na drzewie, do Mowgliego podchodzą małpy, które chwytają go i żartobliwie rzucają po gałęziach. Słysząc jego krzyki, Bagheera i Balu gonią za małpami i ostatecznie docierają do podstawy niezwykle stromej góry. Następnie Mowgli trafia do opuszczonej świątyni wypełnionej owocami i ludzkimi artefaktami. Podczas eksploracji, gigantyczna ręka orangutana wyłania się z cienia, ujawniając się jako król Lui. Lui wydaje się wiedzieć wszystko o Mowglim i twierdzi, że może go ochronić przed Shere Khanem i innymi niebezpieczeństwami w dżungli. Ale w zamian żąda, aby Mowgli pokazał mu, jak kontrolować czerwony kwiat, który posiadają ludzie. W rzeczywistości mówi o ogniu. Przerażony Mowgli zaprzecza posiadaniu wiedzy o kwiecie i wyraża chęć odejścia. Król Lui jest jednak przekonany, że Mowgli coś ukrywa, więc zaczyna być agresywny. W tym momencie Balu przybywa do świątyni, aby odwrócić uwagę króla Luliego, podczas gdy Bagheera pomaga Mowgliemu wymknąć się z tego miejsca. Gdy mają zamiar uciec, jedna z małp zauważa ich i ostrzega króla Luliego, co prowadzi do śmiertelnego pościgu. Pomimo przytłaczającej liczby małp, Balu i Bagheera nakazują Mowgliemu biec przed siebie, podczas gdy oni odpierają małpy. Król Lui jest jednak zdeterminowany, by schwytać chłopca, więc blokuje mu ucieczkę. Teraz, nie mając wyjścia, Mowgli błaga o wypuszczenie, obiecując, że wróci do stada wilków i będzie szukał ochrony Akeli. W tym momencie król Lui ujawnia, że Akela został zabity przez Shere Khana. Rewelacja ta szokuje naszego chłopca tak bardzo, że wymyka mu się spod kontroli. Ze złością wspina się po schodach świątyni, co skłania króla Luliego do ścigania go. Następnie Mowgli celowo wchodzi do kruchej części świątyni, a kiedy kolosalny orangutan podąża za nim, filar się zawala. Będąc świadkami zniszczenia, Bagheera i Balu rzucają się na pomoc Mowgliemu, by znaleźć go bezpiecznego na szczycie drzewa. Jednak wiadomość o śmierci Akeli sprawiła, że zmienił zdanie. Jest teraz zdeterminowany, by dotrzeć do ludzkiej wioski. Kiedy w końcu dociera na miejsce, Mowgli próbuje podejść do centralnego ogniska, aby zdobyć czerwony kwiat, czyli ogień, ale jest przerażony jego rozmiarem. Zamiast tego chwyta jedną z pochodni i biegnie z powrotem do dżungli, podczas gdy Balu i Bagheera go szukają. Podczas swojej podróży Mowgli przypadkowo wznieca pożar lasu, przewracając żar z pochodni. Nieświadomy tego, co zrobił, kontynuuje podróż, aż dociera do zgromadzenia zwierząt nad rzeką. Tam Mowgli wyzywa Shere Khana do walki,
ale tygrys drwi z niego, mówiąc, że psuje las czerwonym kwiatem. Aby udowodnić, że Shere Khan się myli, Mowgli wrzuca pochodnie do wody i zapewnia wszystkich, że jest jednym z nich, a nie człowiekiem. Gdy wyrzucił pochodnie, Shere Khan szydzi z Mowgliego i przygotowuje się do ataku, ale ku jego przerażeniu inne zwierzęta wkraczają do obrony naszego chłopca. Mimo że Shere Khan jest nieustraszony i podejmuje walkę ze stadem wilków. Balu dołącza do walki, ale zostaje łatwo pokonany przez tygrysa bengalskiego. Następnie wilki angażują się w walkę, aby powstrzymać Shere Khana, podczas gdy Bagheera radzi Mowgliemu, aby walczył jak człowiek, wykorzystując teren na swoją korzyść. Pośród chaosu, Mowgli ucieka w kierunku lasu, a Shere Khan go ściga. Bagheera również podąża za nimi. Wkrótce Bagheera dogania Shere Khana i dochodzi do zaciętej walki między dwoma wielkimi kotami. Pomimo zadawania ciosów, Bagheera zostaje obezwładniony, a wilki interweniują, by go uratować. Tymczasem Mowgli dociera do płonącej części lasu i przypominając sobie nauki Bagheery, wykorzystuje martwe gałęzie do stworzenia broni. Następnie ustawia prowizoryczną huśtawkę i wspina się na drzewo. Po chwili na miejscu zjawia się Shere Khan. Mowgli próbuje zmusić go do upadku, wabiąc go na słabe gałęzie, ale tygrys wspina się na bezpieczniejsze. Sfrustrowany Mowgli wspina się wyżej, przywiązuje winorośl do gałęzi i tworzy huśtawkę. W tym momencie Shere Khan próbuje grać w gry umysłowe, wyjaśniając, jak zabił Akile. To na chwilę odwraca uwagę Mowgliego i korzystając z okazji, Shere Khan rzuca się na niego. Na szczęście Mowgli wyrywa się z zamyślenia i wykorzystuje plącze, by uciec. Ponieważ Shere Khan jest teraz na słabszej gałęzi, pęka i łamie się, wysyłając tygrysa w ogień, w którym umiera. Z drugiej strony ranne zwierzęta martwią się o Mowgliego. Uważają, że tygrys już go zabił. Ale ku ich zaskoczeniu, Mowgli przybywa tam ze stadem słoni, którym wcześniej udzielił pomocy. Następnie prowadzi ich na brzeg rzeki i prowadzi ich do łamania martwych drzew, aby zbudować tamę w rzece. Plan się powiódł i po skierowaniu wody w stronę lasu, pożar został ugaszony w mgnieniu oka. Mowgli zemścił się za śmierć ojca i stał się bohaterem wśród zwierząt. W ostatniej scenie, po ponownym zjednoczeniu rodziny, Raksha ogłasza się nowym przywódcą wilków, zapewniając im bezpieczeństwo. Film kończy się, gdy Mowgli biega po lesie, bawiąc się z wilkami i Balu, który zaczął mieszkać w jego pobliżu. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.